dzieci. Dzisiaj smażę malutkie naleśniczki. Dlaczego malutkie naleśniczki, takie małe smażę? Małe naleśniki na małej patelence. No, powiem wam, dzieci, co się dzisiaj rano stało. Rano o świcie obudziło mnie stukanie do drzwi. Otwieram, nikogo nie widzę. Chcę już zamknąć drzwi i słyszę ciche okrzyki. Hej, ho! Patrzę, a za progiem stoi 7 krasnoludków z jakimiś pakunkami na plecach. Aż usiadłem z wrażenia na podłodze. Krasnoludki u mnie? To prawda? Tak, no przeszły do mnie. Przysłała ich mieszkająca z nimi sierotka, która powiedziała, gdzie mieszkam. Musiała wyjechać, aby pomagać biednym, chorym dzieciom. A krasnale przyszły do mnie, żeby mi usmażył trochę naleśników, bo na co dzień one mieszkają w lesie, na co dzień tam jedzą grzyby, jagódki, miodzik, to co wszystko jest w lesie. Ale im się zachciało naleśników, bo nie ma środki, żeby im ugotowała. No i jak mogłem krasnoludką odbudzić? Godziłem się i oto robię dla krasnoludków naleśniki z serem. A że krasnoludki są małe, to też muszę zrobić małe naleśniki. I to wszystko ukryłem pod czapką moją kucharską, żeby się nikt ze mnie nie śmiał, że ja gotuję, robię coś dla krasnoludków. A to oto co mam od krasnoludków, co mi przyniosły. Tutaj buteleczka mleka, około 50 do 70 gramów, woda ze źródełka 70 gramów, torebeczka mąki pszennej z młyna, około 120 gramów, jedno jajeczko. Tu mamy cukier kryształ, bryłki cukru pudru, no i 120-150 serka białego. Do miseczki wbijam jedno jajko, które dźwigał jeden krasnoludek. Następnie wlewam wodę ze źródełka, którą też niósł. Dźwigał jeden krasnoludek, się musiał bardzo umęczyć. Wlewam buteleczkę mleczka od krasnoludka. Biorę rózgę, rozszczepuję to wszystko. I stopniowo dodaję mąkę, której udźwigał się też jeden z krasnoludków. Wszystko rozszczepuję na gładką masę, żeby nie było grudek. Że krasnalki, tak jak ludzie też czasami coś zapominają, to wsypuję jeszcze szczypeczkę mojej soli. A jak smażę naleśniki dla krasnoludków? Daję kropelkę oleju na rozgrzany tłuszcz, na patelenkę i taką malutką chocheleczką wlewam ciasto, rozprowadzam je po całym tutaj, żeby nam dno przykryło i smażę, aż będzie rumiane z tamtej strony i wtedy będę mógł przewracać. Jak przewrócę na drugą stronę, też leciutko podsmażam i taka piramidka naleśniczków mi rośnie. Z tej ilości, co mi krasnoludki przyniosły, to wyjdzie jakieś 21 malutkich naleśniczków dla krasnoludków. Krasnoludkowy serek już mam wymieszany z cukrem. Na usmażone naleśniczki nakładam serek, rozsmarowuję je. Tak, po całości. Jak troszkę mało, to dokładam. Składam je w tak zwaną chusteczkę. Tak i tak. I jest jeden naleśniczek gotowy. Następny naleśniczek smarujemy. I zawijamy go w rulonik. O. I mamy następny naleśniczek. I tak wszystkie naleśniczki przesmarowujemy. Krasnoludkowe naleśniki już mam zawinięte. Teraz będę je smażył i będę wołał krasnoludki do jedzenia. O, już ptaszki ćwierkają, że zaraz przyjdą krasnoludki na naleśniki. Biorę dużą patelnię i układam nasze naleśniczki. Możecie to dzieci zrobić z mamą lub z tatą. O, całość układam naleśniczków, smażę je na złoty kolor, na dwie strony. Przed podaniem posypujemy cukrem pudrem, żeby było nam słodko. Zarłożymy, odsmażymy. Jedną stronę naleśniczków krasnoludkowych już mamy usmażoną. Smażymy drugą stronę
ładne, rumiane. Naleśniki zawinięte w ruloniki. Także smażymy na dwie strony. Ale dzieci, zawsze pamiętajcie, że do smażenia to lepiej, żeby wam pomogli przy tym, a najlepiej jakby to zrobili rodzice. Bo jednak ogień, tłuszcz jest gorący, żebyście się nie poparzyły. Już mam gotowe naszykowane naleśniki. Muszę tylko zawołać moje krasnoludki. Hej ho, hej ho! O, już idą. Proszę, jeden naleśniczek dla ciebie, jeden dla ciebie, jeden dla ciebie, jeden tu dla ciebie, jeden dla ciebie i jeden dla ciebie i ostatni, siódmy dla ciebie. Smacznego!